Pokój dobro. Witamy Was na następnym spotkaniu z cyklu Pytanie Jasia do Jana. W dzisiejszej Ewangelii mamy takie zdanie: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Maria nie powiedziała: zróbcie część tego, co ja mówię, a pozostałe posłuchajcie Jezusa, lecz powiedziała, aby zrobili wszystko, cokolwiek im powie Jezus. Ona sama od siebie nic nie dodała. W tej Ewangelii, w tym zdaniu, odnajdujemy, Jasiu, pokój serca wobec naszej prawdziwej pobożności maryjnej. Zanurzona jest w Jezusie? Tak, jest chrystocentryczna. O! Maria zawsze prowadzi do Jezusa, oddaje cześć Jezusowi i zawsze niejako staje za Jezusem, by nie zasłaniać Jego samego. Jeśli taka postawa będzie w naszym sercu, to nie mamy się czego lękać wobec wielu krytykujących nas chrześcijan, że czynimy Maryję niby Bogiem i pobożnością do niej oddalamy się od Jezusa. Maryja zawsze zbliża do Syna, do Boga. No właśnie. Kto modli się do Maryi, zawsze modli się do Jezusa. O. Kto modli się przez wstawiennictwo Maryi, sprawia, że ktoś w naszym imieniu prosi samego Jezusa. Tym ktoś jest zawsze Maryja, która jest Matką Jezusa. W Twoim, moim imieniu sama Matka wstawia się wobec własnego Syna Jezusa. Niech w naszych sercach zagości zawsze pokój, wtedy kiedy modlimy się przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Maryi, gdyż ona zawsze wszystko oddaje swojemu Synowi. Zapraszamy na następne spotkanie.